Dobra, próba nagrywania, drugie starcie, kurde. Normalnie szok. No, przestało trochę padać. Ja potrzebuję z tego gówna 4 metry, rozwinąłem się to tak. Musicie przyznać, że King Kong jak pieror. Brzuszysko ma potężne. Dobra, tam się dopcha jeszcze na maksa. Tu na dole się zrobi takie, kurde, później na samym końcu, jak już będzie uformowany, taki, kurde, popierdółek, żeby szło ten kompost wyciągać stamtąd. No i nakładam jeszcze siatkę na siatkę. Chodzi o to, żeby to miało taką strukturę, żeby bluszcz po prostu to wszystko zarosnął w całości, żeby te siatki po prostu nie było widać. A nam się będzie tego kompostu dopakowywało ziemi, jeszcze trzeba tam dowalić wszystkiego, ale to ziemia na samym końcu, bo ona sobie i tak tam opadnie zawsze na dół, tak jak trzeba. Także tu jest grubo po wszystkich komposterach, po wszystkich popierdółkach, tam leży wszędzie, tam, siam, wszędzie jeszcze trzy kompostery, jeszcze są cztery, pięć właściwie jest, kurczę, żeby to tam wszystko pomału, pomału zapakować. I wtedy zobaczymy, jaki to nabierze kształt. Pomalućku, pomalućku, coś z tego będzie. No i tu nakładam na to jeszcze jedną siatkę do góry, tak do połówki mniej więcej, coś ten teges, żeby zrobić mu tą klatę teraz. Na razie to jest brzuszysko. Ja wiem, że to nie wygląda jak King Kong, ale zobaczymy. Pierdziawkę zakładał. Podobny ten dźwięk jak wierchowina. Wierchowina, to już prędko. Wierchowina. Jak wierch to jest góra, nie? Niby jak wierch miałby być górą, to ta nazwa jest tak przeklęto, bo wierchowina nigdy nie miała pod górę wjechać. No i to na razie padnie z tego. A co z tego dalej wyniknie, to zobaczymy. Ważne, że jest chodnik podtrzymany, przynajmniej troszkę tak. Taki King Kong. A ciemno jak pieron już, kurde. Już jest około godziny 9. Ciemno dla filmowania, ale do roboty jeszcze nie jest tak ciemno. Teraz trzeba mu uformować cycki. Wiecie, jak to jest, nie? No, tu się trzeba przyczepić do tego. Mnie to głównie chodzi o to, żebym się pozbył tych wszystkich, kurde, płotów, tych wszystkich, kurde, siatek i innych popierdółek. Coś ten teges. Jest 22:15.
pod dachem już nic nie widać, ale tak jeszcze wszystko widać. Latarnie uliczne się świecą. O, niebo jest jeszcze takie. King Konga już też nie widać. Ale wierzcie mi, że on tu jest. Przynajmniej jego część. I jutro dalsza akcja.